Zostawcie suba! Zostawcie suba! No zaczekam się pan! Nie wiem, kurczę, czy ty robisz dobrą strategię podbijania YouTube'a, stary, bo powiem ci, że to jest nawet takie mało logiczne, stary, wiesz. Wbijanie szpilek. Takie, no nie wiem, może masz taką też słabą analizę, bo ja znam cały przebieg tego skamu i tych dram związanych z ekipą, a konkretnie z mikserem i z ekipą ofensywnych, bo oni się tak wtedy nazywali. I tam nie było, tam to nie były jakieś tam super skamy i tak dalej, tylko oni chyba, to było tak, że tam ich wiedza na ten temat, no popełnili błąd po prostu w pewnym momencie, ale wiedza na, to nie było tak, że wiecie, no... Promowanie jakichś ruletek, dużo youtuberów to robiło i to tam nie usprawiedliwiało chłopaków wtedy, ale oni nie mogli mieć wiedzy, czy to jest dobre, czy nie. W sensie, czy to nie jest skam, czy nie. Administrator tej całej strony, czyli po prostu okradł, zabierał wam pieniądze, o to mi chodziło. Ale było to już tak dawno, że to jest takie wyciąganie brudów, to tak jak ja bym teraz, nie wiem, nagle wziął sobie aferę SKKF kontra Mandzio i Blowek na kwadratowej masakrze, że nie chcieli grać ze SKKF-em. I to było, kurde, 6 lat temu. I wyciągnął tą dramę na patelnię, bym to wrzucił. I bym to smażył na YouTubie. ...mieli, o czym za chwilę będziemy mówić. Żeby zrozumieli widzowie o tym, co będę mówił, dam Xayah, jak gra sobie CS-a w tle. Tak dokładnie. Bez kontekstu wsadzimy po prostu Xayah. Ja to nie ukrywam, że nie miałem po prostu możliwości, żeby zmontować ten film. Byłem bardzo zmęczony, chciałem, żeby... Byłoby wtedy masno smażalnia by była wtedy, nie? To był w ten sam dzień, kiedy był maraton. Miałem 40 stopni gorączki, zmontowałem w sumie ten film byle jak. Chciałem, żeby po prostu skupić się na przekazie informacji, żeby po prostu, żeby mieliście fajny głos i tyle. To, co puszczałem wam jako obraz, totalnie się dla mnie nie liczyło. A zresztą bawi mnie to, że Zebu mówi mi o to, że dałem w tle... Jak Xayah gra w CS-a, a każdy jego film ma, jak ktoś surfuje po prostu w CS-ie. Jak reklamujecie taką ruletkę, nie? Bo ja wiem, jak to działa, bo kiedyś reklamowałem. To działa tak, że ta ruletka daje ci jakby fake coinsy. To oznacza, że daje wam jakąś tam ich walutę. Mają na przykład X coinsy i te X coinsy daje wam na przykład milion tych X coinsów, co równa się, nie, na przykład 10 tysięcy złotych. Widzowie myślą, wow, aż tyle im zapłacili za tą ruletkę, wow. A tak naprawdę to tak działa, że my tego nie możemy wypłacić, po prostu nie mamy jak, bo oni to mają tak jest zaprogramowane jakoś, że po prostu, no, tych coinsów jakby się po prostu nie wypłaca. Tylko grasz nimi i tyle. Kurde, no. O Jezu, nie widziałem tego. O Jezu. Jezu. Kurde, ale patrzcie, jak... To jest sposób na wybicie. Wbijanie... Wbijasz szpilkę w ekipę i masz 400 koła wyświetleń. 260, stówkę. Stówkę. A jak wpisujesz keyword Truman w tytule, to masz 20. Na serwer, wszystko odkrywa się, węgiel, redstone i end. No i diamenty też, już biorę w ręce kilof. Przed siebie przedzieram się, nic mi nie umknie, o nie. Czekad jak sowy set, 2 i 3 diamenty. Jeszcze jeden dla zachęty, ale będziesz pan. Weź adminie, mnie nie banuj. Znowu mam bana, no ja nie mogę. Trzymaj te reaksy, bo ja wychodzę, idę gdzie indziej, na inny serwer. Dostałem bana, więc nie pisz więcej, znowu mam bana, no ja nie mogę. Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę i walczę wszyscy się. Wygłupię ścierwa, bo idę na lepszego serwa. Na innym serwerze gram, tym razem się wam nie dam. Ja swe ambicje mam, X-Raya odpalam. Dobrze, to właśnie byłem ja. Nodusa pokażę wam, co dla mnie inni ludzie. Skoro God Mode'a mam, ty i twoje ostrze. Nic mi nie podskoczy, nie boję się nobów. No nie gadaj, że ban znowu. Znowu mam bana. Trzyma, a dobra.
Trzymaj te diaksy, bo ja wychodzę i idę gdzie indziej. Na inny serwer dostałem bana, więc nie pisz więcej. Dobra, wystarczy, bo już mnie... Cześć Dawid, właśnie widziałem twój film. Nie ukrywam, że było mi bardzo przykro po tych oszczerstwach, jakie na mnie powiedziałeś. Dobrze wiedziałeś, że to nie jest prawda. Wykorzystałeś moją chwilę słabości. Wiedziałeś, że straciłem sobie najlepszego przyjaciela. Wykorzystałeś moje potknięcie podczas konferencji. Wiedziałeś, że nie byłem sobą. I tak naprawdę to mnie najbardziej zabolało, że wrzuciłeś to w momencie, kiedy wiesz, że ludzie pójdą za tobą, ponieważ tak często w życiu bywa, że ludzie dobijają leżącego, ludzie idą tam, gdzie coś się dzieje. I to jest właśnie, to mnie najbardziej zabolało, że wykorzystałeś tą moją chwilę słabości. Wiedziałeś, że nie będę mógł się w żaden sposób obronić. Ale przyjmuję twoje przeprosiny, bardzo to doceniam. Dziękuję, że dałeś sprostowanie, bo pewnie przez najbliższe pół roku ludzie by mnie męczyli aferą golską. Dlatego dziękuję za to sprostowanie, przyjmuję twoje przeprosiny. Dobrze wiesz, że zawsze mogłeś na mnie liczyć i mam nadzieję, że ta sytuacja już się więcej nie powtórzy. Trzymaj się. Postanowiłem rozpocząć swoją grę. Teraz wam całą prawdę powiem. Przepraszam cię, Wojtek Gola, że powiedziałem o tobie, że jesteś biseksem, bo to był element mojej gry. Chciałem zobaczyć, czy mam prawdziwego przyjaciela, czy w momencie, kiedy niby mnie odpierdoli, niby będę w depresji, niby będę na dnie, czy będziesz dalej przyjacielem moim, czy frajerem. Jestem mistrzem manipulacji, tak powiedziała moja mama. W swojej grze sprawdziłem, jakich mam przyjaciół. To wszystko, co mówiłem o Fejmie, jest kłamstwem. Jestem właśnie po rozmowie telefonicznej z Dawidem i wszystko sobie wyjaśniliśmy. Chciałbym jednak zwrócić wam uwagę na jedną ważną rzecz. Gdy Dawid przegrał swoją walkę, spotkał się z ogromną falą hejtu. Spotkał się z ogromną krytyką. Gdy teraz ja się potknąłem i Dawid nagrał na mnie film, to nagle masa ludzi zaczęła jego propsować. Sytuacja zupełnie się odwróciła. I chciałbym was tutaj prosić, abyście nie podejmowali w przyszłości pochopnych decyzji, nie oceniali zbyt szybko i abyście zawsze byli sobą. To jest bardzo ważne i pamiętajcie o tym. Wojtek będzie walony na szóstce? No będziemy się bili. Normalnie walimy się z Wojtusiem. Myślisz, że wygrasz z Wojtkiem? Edzio, myślisz, że wygrasz z Wojtkiem 3 złote? No nie wiem, no. Bartek, widziałeś sparing z Wojtkiem, myślisz, trzymaj, że dałbym jeszcze radę? Dwa oiro od czarnej furii. No, wydaje mordo. Mi się, że jakbyś się typowo pod niego przygotowywał, to normalnie jest dojebnięcia. Tak? No ta, no. Przecież tak samo mówią moi trenerzy, nie? Moja ekipa też mówi, że mam, no kurwa, mega duże szanse z Wojtkiem, nie? Widząc ten sparing. Ja mam go na kompie tutaj, ten sparing, tylko nie mogę wam puścić, widzowie, nie? Nie mogę wam obrazu puścić tego sparingu, bo Wojtek będzie zły na mnie. Bo ja mam pobrane to normalnie na komputer, ty. Malczyński. Nie chcę puszczać tego sparingu, słychać było w tle, nie? Tam jakieś kopy. Słychać było? No, nie chcę puszczać, Wojtek wstawi w październiku wideo, wszystko fajnie wstawi. Ogólnie lubię bardzo Wojtka, dogadujemy się. Ale kurwa, no co mam wam powiedzieć? Czy ja coś do niego osobiście mam? Powiem wam, że nie. Wkurzył mnie tylko trochę na konferencji. A właśnie wybuchłem tylko dlatego, że zawsze uważałem, że on w stosunku do mnie jest bardzo w porządku i się dogadujemy. A walki chcę dlatego, że jak z nim miałem sparring, to było coś takiego, czego nie miałem z nikim przy sparingu. Czułem taką... Ciężko było zachować tą czystość w sparingu. Zaraz się odpalaliśmy, była dynamika, szybkie ciosy. Tak kurwa powiem wam, nakręcaliśmy się jeden drugiego, nie Bartek? No, było widać, było. Jeden drugiego nakręcał i to musi być z tego prawdziwa walka, bo to ma bardzo duży potencjał. Ja bym bardzo chciał z Wojtkiem się ponapierdalać, mimo że jest 10 kilo cięższy, bo... To zrzuci! No zrzuci, coś tam zrzuci, ja też przytyję, wiadomo. Chuj z tą wagą, waga to nie problem. Jak ma ty 5 w górę wszedł, to dla ciebie to chyba ty i tak będzie dobrze.
Nie wiem, jakoś nie przywiązuję uwagi do wagi, wiesz, zawodnika. Większej uwagi, no jakiejkolwiek uwagi, to nie mogę powiedzieć, bo na przykład jakbym miał wyskoczyć z Najmanem, co chłop waży 123 ileś, to przecież bym mnie liściem zgasił tam. Co chodziło na konfie między Wojtkiem a tobą, że doszło do konfliktu, no nie rozumie. Teamrafonik z 10 zł. No to ludzie piszą u mnie, że to taki śmieszny tekst. No, hej, a wiesz o co chodzi? W ogóle dzieci po 12 lat mi piszą: Rafonik, straciłeś w moich oczach po tym, jak rzuciłeś Wojtka kanapką. Kurwa. 1000. Wieście na słowo, że jest ponad 6000. 4, 6, 8, 1000, tu już są 2000. Tutaj jeszcze macie całkiem sporo tych zielonych. Także mam nadzieję, że wierzycie na słowo. Jeszcze chciałem wam bardzo podziękować za obecność na dzisiejszym live, a przede wszystkim za wsparcie. Bo zebraliśmy kurwa ponad 6 tysięcy dla Krzysia, który zbiera na rehabilitację. Dzięki bardzo jeszcze raz. Zbiera na rehabilitację i na operację. Ogólnie jesteśmy na co dzień kolegami z Krzysiem, no ale właśnie ze względu na to, że się znamy, postanowiłem, że pomożemy Krzysiowi i właśnie dzięki waszej pomocy zbieraliśmy w ciągu jednego dnia ponad 6 tysięcy. No i oficjalnie cała forma zostanie przekazana do Krzysia. No kurwa nie wiem, czy jest sens liczyć, bo Instastory chciałbym, żeby było krótkie, ale zwięźle na temat. No wieście 2, 400, 600, 800, 1000. Wieście na słowo, że jest ponad 6 tysięcy. 4, 6, 8, 1000, tu już są 2000. Tutaj jeszcze macie całkiem sporo tych zielonych. Także mam nadzieję, że wierzycie na słowo i to nie jest, że się chwalimy teraz, że tyle przekazaliśmy, tylko bardzo chciałem wam podziękować. Pozdrawiam i... Trzymajcie się. Dobra, cześć, stań troszeczkę, jak możesz. Dobra, dawaj. Ła, kurwa, nie za mocno. Kurwa. Szczęka mi wypadła. Napisane jest w ogłoszeniu, czytał pan? No tak, no przeczytałem, ale właśnie chciałem się więcej dowiedzieć. Nie wiem, ja handluję, proszę pana, wziąłem takie auto, ja nie wiem, co tam jest więcej. I pan jest handlarzem po prostu i się pan do tego otwarcie przyznaje, tak? No się przyznaję, proszę pana, jest napisane w ogłoszeniu. Ciężko odpala, gaśnie w trakcie jazdy, a on był bity, on ma 18 lat, tego to ja nie mam zielonego pojęcia. Ten temat. No tak. Trociny. A cena jest praktycznie złomu, także wie pan, no albo ktoś bierze, albo nie, no to krótka piłka, no. No niestety, no. Dobra, no to pan się przyznaje, że pan jest handlarzem, okej, okay, ja to rozumiem, a jeszcze pan się, niech się przyzna, pan jest oszustem, czy nie? Ale proszę pana, po pierwsze się przyznaję, jestem handlarzem, tak, handlarzem, oszustem, a dlaczego mam kogoś oszukiwać? No nie wiem, to dlatego się pytam, niech pan powie szczerze, pan jest handlarzem, pan powie, ale że ja jest... nikogo nie oszukuję, napisałem proszę pana, że auto przerywa, nie wiem co no. jest, a czy było bite, to ja nie wiem, ja go nie mam od nowości, ja go mam 2 dni. No dobra, ja to rozumiem. A no może... właśnie, tak jak pan rozumie, to znaczy, że pan jest homo sapiens, człowiekiem rozumnym, bardzo proszę pana, ja nie jestem gejem, proszę mnie nie obrażać, bo ja rozmowy nagrywam wszystkie. Homo sapiens, proszę pana, gej to jest homoseksualista, homo sapiens jest to człowiek rozumny, rozumie pan? No, proszę pana, ja rozmowę nagrywałem, ja nie jestem gejem w razie co, żeby poruszyć... Jest pan nagrywał, to pan jest chyba fotoreporterem i pan dzwoni, nie wiem, na jakiś teleturniej. Nie, po prostu jak pan tak gada, to pan nic sobie nie myśli, że pan może sobie tak żartować, ale bo ja nie gadam, proszę pana, ja mówię po polsku, ja mówię, gadać to gada kaczka. No, gdacze, a nie gada. Pan nie umie mówić po polsku, proszę pana, pan mówi po polskiemu, niech pan się nauczy mówić proszę po polsku, za to, pan co do mnie dzwoni wtedy. Proszę pana, za to, co pan przed chwilą powiedział, ja wszystkie rozmowy mam nagrywane na telefon, bo mam nowszy model. Bardzo mi miło. I ja mogę pana nawet podać na policję za to, że pan chciał mnie... Niech pan nada pan mnie na mnie na policję, ale dla mnie pan jest analfabetą,
Wtórny pan analfabet, to niech pan mnie nagrywa, gdzie pan chce. Proszę pana, ja jestem rocznik 1991. Wie pan, ile mam lat? Chyba 13. Po no tym, to pan, co jest, pan mówi. To, to pan jest transseksualistą, bo pan nawet nie potrafi liczyć i analfabetą dokładnie. Pan, bo... pan w ogóle nie wie, co to znaczy język polski, proszę pana. Jak pan tak się odzywa do mnie. Nie, bo pan nie wie nawet, ile mam lat, jak z panem chce się normalnie dogadać, a pan mnie obraża, a ja wszystkie rozmowy mam nagrywane, tak? Ale ja pana nie obrażam, tylko w ten sposób, jak pan się zachowuje, jak pan mówi, ja to mówię, to co słyszę. Po tym, no. Jak pan się wypowiada, proszę pana. Niech pan idzie do szkoły, niech pan się naucza alfabetu, mówić po polsku, niech pan wtedy dzwoni dopiero do ludzi normalnych. Aha, czyli według pana ja jestem nienormalny? No, tak mi się wydaje, że raczej nie, raczej nie. Proszę pana, ja zapytam pan się pana... Niech pan sobie nagrywa, niech pan dzwoni na policję, niech pan dzwoni, nie wiem, sobie gdziekolwiek. Ale proszę pana, no. Pan może sobie jaja robić, tak? Może pan mnie obrażać dalej, tylko że ja mam pana imię, numer telefonu, no. Rejestrację akurat nie mam, ale mam numer telefonu, a każdy numer jest rejestrowany. No. Ja pana nagrywałem całą rozmowę, pan mnie obraził od gejów, co najmniej. Proszę pana, nie od gejów, tylko słyszał pan, o czym mówiłem? No. Pamięta pan? Chyba pan nie pamięta. Pan pewnie wypił sobie z dwie flaszki i pan nie pamięta. Nie. Gejów? Od homo. Wie pan, kto to jest gej? Od homo. Osoba, która popycha innego faceta. Ja tak nie powiedziałem w życiu o panu. Od homo. Homo sapiens. Wie pan, kto to jest homo sapiens? Właśnie. Właśnie pan nie rozumie. Homoseksualista jest pedałem, a pan jest homo sapiens. A pan nie jest homo sapiens, a. Człowiekiem myślącym. Czy jestem gorszy od pedała, tak? Nie! O, widzisz, człowieku, nie rozumiesz nawet. Homo sapiens myślący, a ty jesteś homo erectus. Człowiek, który jeszcze nie myślał. A. Czy pan mnie porównuje do małpy teraz w tym momencie i ja pan nagrywając... Tak, właśnie, tak, homo erectus, małpa, która skacze sobie z drzewa na drzewo. Dokładnie. A ma pan świadomość za to, że ja będę od pana korzyści finansowe chciał wygarnąć za to, że pan mnie obraził publicznie? Bardzo chętnie, ja panu zapłacę $1,000,000, czego pan chce, euro, jenów, japońskich, co pan tylko chce, ja zapłacę. Proszę pana. I już panu, ja panu nie będę zawracał więcej czasu. Wyjaśnię pana raz i to porządnie, dobra? Może pan się chwilę skupić i posłuchać? Tak, słucham pana bardzo mocno. Panie Marku, jest pan dla mnie szmaciarzem, oszustem i krętaczem. Jakbym pana spotkał na żywo, bym przypierdolił panu taką pizdę, żeby pan 3 dni bez muzyki tańczył za to, że jakim pan jest skurwysynem, że pan mnie obraża od gejów i jestem gorszy od małpy. Handluje pan jakimś niemieckim szrotem, Volkswagenem Polo, silnikiem 1.0 za 800 zł. To nawet na szrocie by go nie przyjęli, bo daliby mi za niego 300 zł. Oszukuje pan ludzi. Po jaki chuj dzwoni? Po jaki chuj dzwoni do mnie pajacu? Po jaki chuj? Bo ja skończyłem... Chciałbym zarobić, jesteś pedał ciota i jesteś gorszy. Gorszy jesteś jak pedał tak? Ciota. A mogę ja tobie teraz to powiedzieć? No. Jesteś szmatławcem, pedałem, imię masz Marek, czyli jedno z najstarszych imion w Polsce. Wstydziłbym się, jak miał na imię Marek i jak idziesz kobiecie się przedstawisz jako Marek, to... Marek, to jesteś ty, twój brat, twój ojciec i twój dziadek. W życiu Markiem nie byłem, ty pedale pierdolony. Nagrywaj mnie gdzie chcesz, wali się bry, jesteś ciotą, wiesz? Człowieku, jakbym miał na imię Marek, to bym nie wiem co zrobił, ale na pewno bym sobie dobrze nie wróżył, bo jakbym miał na imię Marek, to żadna kobieta by mnie nie zechciała. Dlatego ty handlujesz... Kobieta, ty kobiety widziałeś? Ty kobiety widziałeś na zdjęciu, a krowa tyski ci pokazała, to ty kobiety widziałeś, ty. Człowieku, ty sprzedajesz jakieś gówno Volkswagena Polo z silnikiem 1.0, a jeździł Fordem Cougarem w silniku 2.0 z gazem, idioto, i co? Fordem, ty widziałeś Forda, ale widziałeś Forda, jak pieluchy paliłeś, strałeś jeszcze. Forda Cougara pedale, wiesz co to jest Ford Cougar? 2.0? Pedał, o, widzisz ty, a ty podobno mnie nagrywałeś przed chwilą. Ford Cougar, jak tygrys, debilu. Cougar, ty tygrysa widziałeś, ale na zdjęciu, kurwa, chyba w Afryce. Fordem Cougarem jeżdżę w gazie, człowieku, dlatego chcę... kupić takie pedalstwo, jak ty chcesz sprzedać, kupisz sobie nowszego Forda Cougara, a ty sprzedajesz jakieś gówno i masz... Forda Cougara, po jaki chuj dzwonisz po stare polo rozjebane? Bo jak to jest warte 100 zł, po jaki chuj dzwonisz? Bo chcę na tobie zarobić, pajacu jebany, a ty o, jesteś... O, widzisz, to nie zarobisz, kurwa, wal się jesteś, na ryj. Bo jesteś typowym Polakiem, zawistnym i zazdrosnym o to, że... A ty kim jesteś? A wiesz, dlaczego się tak wkurwiłeś? To ci sąsiady w dupko walą. Dobra, na razie. A wiesz dlaczego? Nie, tylko chcę ci powiedzieć na dobranoc. O ty chuju. Nie, jeszcze tak nie dam, widzowie. Skurwysyn. W
pierdzielę. No i to co odstawione, no tak stoi sobie stoi, może po prostu rzucę na elixirze, może ale bardzo, bardzo panią ja osobę, bardzo panią osobę słyszę, proszę mówić wyraźniej. No właśnie, ja pana też praktycznie prawie w ogóle nie słyszę. Poczekam, może stanę w innym miejscu, może jakiś sobie zasięg mam. No właśnie. Teraz mnie pan słyszy trochę lepiej? No troszkę lepiej już. No i ja teraz też pana lepiej słyszę. O. No, jeśli chodzi o części samych, to panu nie powiem, bo się na tym nie znam, ale komputer normalnie działał, wszystko było z nim w porządku. No. Tylko tyle, że wyjęłam z niego dysk. A. Ale on działał? Dysk przykład... jest wyjęty. A w jakieś tak, on działał, tam wszystko działało. A w jakieś gierki bym sobie w nim popykał na tym komputerze? O Jezu. No nawet panu nie powiem, normalnie tam wszystko funkcjonowało, więc myślę, że tak. Ale na przykład jakbym sobie Simsy odpalił, na przykład Simsy 4. To myślę, że będzie całe, ale nie dam sobie ręki uciąć. No. Ja akurat jeśli chodzi o gry, no to jakoś się tym nie fascynowałam, nie grałam, ale komputer ogólnie nie narzekaliśmy na niego, więc... A no dobra, a na przykład tak jakby, nie wiem, bo ten ogólnie taki ten komputer jest pożółkły trochę. Proszę mi powiedzieć, czy to jest wynik zaniedbania, czy to jest na przykład taki, wie pani. No bo nie wiem. Jeszcze raz pan powie, bo teraz nie słyszę teraz pana, no jak pan powie. Ten komputer jest taki pożółkły bardzo. Tak. I on na przykład on jest taki... On ma taki kolor. On tak od urodzenia jest, czy po prostu on tak pożółknął tak, w wyniku tak, brudu? Tak, on miał taki kolor. Nie, to jest taki kolor. A. On jest cały taki. A jaką on ma kartę graficzną? No i właśnie, no i tu się zaczyna problem, bo ja tego panu niestety nie powiem. A, no dobra. Bo ja nie znam się na tym. No a, no dobra, no to jaki ma zasilacz? Nie pan, ja nie wiem, ja udzielę pan takich informacji, bo ja w ogóle, no nie znam się na tym. Mam wibrator daleka, nie wiem, czy ja to mogę jakoś panu sprawdzić, nie wiem, czy tam wibrator, czy tak, drogi mój, ale z ciebie fajny chuj. Poczeka pani chwilę. Gdy wibruje całą noc, to przepenetruje cię, gdy ma nowe baterie. Dziękuję bardzo, mordo, zaraz ci odpowiem. Czekaj, zrobię screenshota, dodaję do Paint'a. Kingu dla machonka mogę stać się. Dzięki bardzo, zaraz ci odpowiem, mordeczko, poczekaj. No już jestem, wróciłem. Raczej rób to, co robisz, 200 zł. No dobra, no to... Chociaż ile on ma karty pamięci RAM, ile on ma? Ja tam co pójdę, zapytam się, czy mąż się orientuje. No dobra. Puzonowy! 200 zł ktoś wysłał, nawet już czytam. Machon, ale chuja, nikt mnie nie orientuje. Będzie wygryzał z rankingu na machonka, mogę stać się bezdomnym. Każdy weekend to bym mordko i nie wyrażę sobie inaczej. Rób to, co robisz, dziękuję. Dziękuję, Machon, mordo. Dzięki bardzo, stary. Zacznij pić Heinekena. A piję, dobry jest Heinekenik. Dzięki, Rekin Król, za 7 zł. Dzięki, kurwa, chulu. Dzięki bardzo. Wy zazdrości, widzę, że 200 zł dostałem. Halo? Halo? No, halo. Słyszę pan? Pamięci RAM 2 giga. 2 giga? Tak. Aha. A pani zazdrosna, że ja 200 zł dostałem. No nie wiem, no dobra. Czyli 2 giga wbudowanej pamięci tak. RAM, tak? A ma wejście na dyskietki? A ma wejście na dyskietki? W kości. Mąż mówi, że 2 giga w kości. No kości. A ma na przykład wejście na dyskietki, żeby tam jakiś deluski jumping odpalić albo Icy Tower? Wie pan co, mogę dać mężczyznę do telefonu, bo ja to w ogóle... No dobrze. No to już daję. No dobra. Halo? Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór. Orientuje się pan, czy ja na tym komputerze mógłbym pograć w takie tytuły jak Icy Tower lub Deluxe Jumping? No bez problemu. A na przykład w taką grę typu... Sims 1, Klapa Łucius, o. Tak. Bo to są pierwsze Simsy, to nie są jakieś duże wymagania, tak? Zgadza się, to bez problemu. Tam tytuły typu, nie wiem, GTA San Andreas. San Andreas na tym komputerze bym odpalił, naprawdę? Tak. Ale tak, proszę powiedzieć szczerze, bo to jest komputer za 70 zł teoretycznie, tak? No tak, generalnie jest zbędny, ponieważ był używany tylko i wyłącznie do internetu, ale że no, trochę tam wymagania poszły, że tak powiem, do
próba, te dyski SSD teraz i tak dalej, no, postanowiliśmy zmienić tam na nowszy i ten jest do sprzedaży. Ja generalnie na tym komputerze tam bez problemu odpalałem Vacity w Soundcast, bodajże w Counter-Strike grałem 1.6 bez problemu. O właśnie, chciałem się zapytać o Counter-Strike Globalna Ofensywa, kojarzy pan taką grę? Taką tak, kojarzę, tylko że on sobie z tą grą raczej nie poradzi na takim przyzwoitym, żeby to jakoś... No dobra, a jaki tam jest Windows zainstalowany? Tam nie ma dysku twardego, nie ma dysku. Czy dysk we własnym zakresie trzeba sobie dokupić. Aha, no dobra. A na przykład jakby tam kupił sobie dysk, to bym zainstalował Counter-Strike Globalna Ofensywa, to bym zagrał czy nie? Można próbować, ale nie wydaje mi się. No dobra. A na przykład, ale takie gwarantuje pan na przykład, jakbym sobie w Tibie poograł, albo nie wiem, pan kojarzy taką grę jak Tibia? Tibia, no raczej bez problemu, bo to wiadomo, ta gra tam na... A na przykład YouTube'a bym odpalił na tym komputerze? Może pan próbować. Trzeba kupić i spróbować. No dobra. No dobra. A za przeproszeniem, dyskietki on odtwarza, czy to jest tylko emitacja dyskietek? A nie wiem, nie wiem, nigdy tam dyskietek nie wkładałem do krzawy, bo to jest bardziej... A to jest nagrywarka DVD tam? Dobrze widzę? Chyba tak. Nie jestem w stanie powiedzieć, nigdy płyt nie nagrywałem na tym komputerze, ale możliwe, że tak. No dobra. A na przykład pan chce za ten komputer 70 zł, tak? No, pewnie tak. No to ja chcę go 50 zł. Głos taki jakiś znajomy. Aha, bo pan myśli, że to jakiś machonek z internetu dzwoni, tak? No. To się pan pomylił! Tak słyszę. Pomylił tak, się pan. Tak słyszę, pomyślę. Nie pomyliłem. No słuchaj, nie pracował. FIFA nie grasz? No właśnie o 23 dopiero będę grał. No to będę oglądał. No to wyślij chociaż. No to wyślij chociaż 70 zł za ten komputer. No zobaczymy. A live'a masz teraz? No mam, człowieku, 4,5 tysiąca osób. Wszyscy czekają na ciebie, aż wyślę 70 zł. Proszę cię o to. No prosić o pieniądze to słabo, ale w porządku, zobaczymy. Przecież żartuję. No przecież ja sobie robię. Ty słabo mnie znasz. No, mało wyglądam. No właśnie. Ale słuchaj, ale dzięki za rozmowę. Pozdrawiam, pozdrów widzów i miłego wieczoru ci życzę. Dzięki wzajemnie, ja tobie również. I ten komputer to za darmo oddaj na śmieci, bo i tak go nikt nie kupi. No pewnie tak. No. Na złom go oddaj, to więcej dostaniesz. Za te kable więcej dostaniesz niż za komputer. No pewnie tak. Dobra. Tak, podtrzymaj się. Do pozdrowienia, tak. Uszanowania dla małżonki. Dzwonię w sprawie ogłoszenia i to całkiem niemałego. Galaxy S8 900 zł pani wystawiła. Czy to prawda? Jeszcze jakieś oszustwo? Że taka tania cena? Jest, jeszcze aktualne. No to jakaś tania cena właśnie. I teraz pytanie, dlaczego tak tanio, tak? Bo on jest rozbity. Jak rozbity? Rozbity ekran, masz ten ekran. No i co, ten ekran nie działa, czy on jest tylko rozbity? Jest rozbity po prostu. Ale działa? Działa. A czy jest rozbity i działa? No to pani trochę zataiła tu informację, tak? A nie było tam napisane. No nie wiem, z tego co widzę, to nie ma napisane. Bo to napisane. Było bardzo dawno temu, ja się na to nie spodziewałam, że myślałam, że to ogłoszenie bo nie ma, szczerze. Dobrze, powiem pani tak. 900 zł pani gęga za ten telefon? Tak, tam było do negocjacji nawet. Do negocjacji, no dobra, to ja w tym momencie negocjuję. Jak pani chce 900 zł... Bo to już telefon, znaczy, bo jakoś czytaję od mojego menedżera. Ja podam do niego numer po prostu, wyślę panu SMS-em i z nim najlepiej negocjować, z nim się umówić, dobra? Od kogo? Od chłopaka? Od menedżera. Menedżera? Tak, dokładnie. Ale to jest tak. Jakiś, to jest menadżer jakiegoś klubu na przykład erotycznego, czy taki bardziej poważny człowiek? Nie, z klubu. Słucham? Z klubu. A sklepu, to bardziej poważny człowiek, tak? Tak, poważny człowiek.
No dobra, a na przykład może mi pani podyktować teraz ten numer, bo ja SMS-a nie mogę odczytać za bardzo. Moment, bo muszę sprawdzić, czy go mam, bo muszę no, no dobra. Niestety ten telefon, którego mam w sobie, nie mam. Nie, dobra, Patrycja, nie szukaj, ja sobie jaja robię. Pamiętasz, chodziliśmy razem do klasy i sobie jaja robię, bo twój numer mam jeszcze w telefonie. Ale co? No, chodziliśmy do klasy. Ale kim jesteś? A, Paweł. Paweł? No. Aha, okej. Okay. No, jak tam w ogóle? Mogę nie pamiętać. Ja sobie robię, bo youtuberem zostałem, wiesz? Aha. I próbuję się przebić i nie mogę, a twój numer miałem, mówię, ja se zrobię, ale nie dałaś się nabrać. No widzisz, tak wyszło. Ogólnie nie mogę z nie rozmawiać, bo jestem na kolanie, także muszę obejrzeć. Że co, jeszcze raz? Nie mogę mu rozmawiać teraz, bo jestem na kolanie, więc muszę ukończyć. Nie, poczekaj chwilę. Mogę na przykład zadzwonić pojutrze albo jutro? Machonek jebany cwel pierdolony w dupę. To jest dzika kurwa jebana, kurwa, w dupę pedofil, kurwa. Spierdolaj, chamie, namierzam ci tego ryja, kurwa. No poczak cię namierzam. Poczak cię namierzam, śmieciarzu. Zamknij, schowaj te zęby jebane. Kurwa, schowaj te kły, oszuść jebany. Masz koszulkę z Monstera. Twój kolega się prześcigał razem z tobą, podobnie jest to dziwisko, jest twoją przyzwoitką i kurwa ci gada, co ma gadać. Namierzę najpierw twojego kolega, a później przez twojego kolega namierzę najpierw cię, potem cię. Jest kurwy synu jebany. Zazdrosny jesteś, że dostałem 200 zł, tak? Wypierdalasz to. Ale siebie, panie. Pokochałem się za moc, ty wibruje całą noc. Dobrze penetruje cię, symbolowy panie. Dzięki za 200 zł, ja bez kurwy syna w komijacie. I wody śmiecia. Skurwy syna jebanego. Wszystkich teraz jechałem pod rząd, jadę kurwa ostro. Wyjebać? To zaraz wyjebę. Kogo? Widzowie, jadę ostro. Nie wiem, jakieś kurwa zdjęcie z internetu i oceniać je, ale to tam... Dymy! Kurwa, dymy! Kurwa, dymy! Spoko, dam w Krakowie oko 5 zł. No dobra, słyszysz, Natala? Kurwa, nie wiem, o co chodziło, ja myślę, że to są jaja, ty. Ty, Machonek, kurwa, ty mnie nie pierdol, stary. Spoko, bez kurwy syna nogaci. Ej, ej, olejnik, zamnij pizdę. Ej, sur pizdę, bo ci wypierdolę zaraz. I tak. Schowaj chuja do kamery. Strypa? Za 15 zł, stary. Chcę zwalić konia i będzie git. Schowaj chuja do kamery. Co? Schowaj no chuja. Tak, pokażę ci. 15 zł, a raz potem mikrofon. Dobra. Bo do, włączam muzykę i lecisz strypisk. Ale nie, ej, olejnik. Ty se tam grzywkę kurwa popraw, tą blond. I tak. 15, a nie, czekaj, 15 złotych mi kurwa, a nie, nie chuj przeleje, to pierdolę. Ej, olejnik, czekaj, olejnik kurwa, face to face, dawaj 15 złotych, dziśko pierdolona, to ci przeleje, nie? A do kogo ty gadasz, debilu? A ty kurwo, chodź na pierdalach, nie? Dawaj, kurwa, dawaj wadowice, nie? Masz mordę jak Niemiec. Jesteś pizdą pierdoloną, jebaną szmatą. Kurwo mulano. Masz mordę jak Niemiec. Tak? Dobra, dawaj kurwa dobra, do mnie na... Wyglądasz jak Oliver Kahn. Tak? A ty że kurwa popraw te rzęsy kurwa to. Kurwa pasą do zębów. Zazdrosny jesteś? Tak? Baki 44 zapraszam na kurwa Instagrama. I to jebana szmatowa. Udowodnij, że jesteś wygimnastykowany, stań na głowie. Tak, pokaż chuja kurwo jebana, pokaż kurwo chuja, dawaj. Stań na głowie, udowodnij, że jesteś wygimnastykowany. Ty, kurwa. Udowodnij, że jesteś wygimnastykowany, stań na głowie, pajacu. Pajacu? Ty kurwa, twoje rzęsy kurwa z innymi...
Co mam, zajebać? Co ten debil? To jest Oliver Kahn z Niemiec, z Bundesligi. Schowaj tą dupę, pedale. No i zjata. Kurwa, bo to... Co? Debil. Kurwa, takie ma ja pierdolę. Kurwa macie. Ej, nie. Nie, Rafoni. Dawaj kurwa. Iwańskiego 53. Zamknij mordę. Co? Zamknij ryja. Ty se kurwa rzęsy przepraw, kurwo jebana szmato. Dawaj kurwa na bifa, dawaj. Fame MMA 6 kurwa. Ci kurwa wypierdolę taką szmatę, obejrz się pizdo, nie pozbierasz kurwo jebana. Dobra, wierzę. Dawaj na Fame MMA. Ja ci wierzę. Ja z Wojtkiem kurwa kota tam już kurwa wiesz, pochował. I nie ma problemu, nie? Ja ci wierzę. Tak? No to dawaj na Fame MMA kurwa. Dawaj nie. Kurwo. Co się kurwa, boisz kurwo jebana szmato? No tak. Dawaj kurwa. Boję się, ja się boję. No to sobie popraw grzybkę, bo ci kurwa coś opadło. Ja się boję, bo ty jesteś taki w miarę przystojny, wyglądasz jak Oliver Kahn. A nie, ty jesteś zajebistą dziwką męską, nie? Zajebistą, opierdolisz. No tak. No to pokaż kutasa. Spierdolaj. A nie, kurwa. Dawaj na film, a ja tam kurwa z Wojtkiem ten. Dawaj kurwa, co się kurwa zrazi? Dobra, zamknij łeb, wyglądasz jak Niemiec, wypierdalasz. Dawaj, Oleńczyk ze spizdział, kurwa. I idziesz spać. Na konferencji, ja ci wypierdolę z ciała, kurwa. Ty chami ordynarny, wypierdalaj. Co się boisz, kurwo? Co się boisz, kurwo, Rafoń? Co, Rafonica się boisz, kurwo, jebana? No tak. A weźesz sobie papierosa w przypadku, bo wyglądasz jak pizda jebana, kurwa, po sycie. No dobra, przepraszam. Dawaj na PMA. Przepraszam. Dawaj kurwo jebana, ci wypierdolę z ciała takiego. Koniec. Dobra, chuj, wypierdalaj, bo ci kurwa. A pierdolę, co za debil, kurwa, Oliver Kahn. Ja pierdolę. Debil, no co mam widzę wam powiedzieć, debil, no. Ty słuchaj debilu, kurwa, dałem ci dyma do prali, kurwa, nie oddałem za 3 dni. Zamknij pizdę, pało życiowa. Normalnie pranie mi nie oddałeś, ty cyganie rąbany. Zamknij pizdę, pało jebana. Proszę cię na wąsach ta pizda, kurwa, oddaj mi pranie. Zamknij mordę, człowieku, monitor masz pełen. Ty cyganie rąbany, ja ci spotkam z to kurwa twoje roboczało. Ja chcę moje pranie mieć. Myślisz, że ja chcę moje złote majki za darmo dałem? Dobra, zajeb barana firanę. Ty pokaż jak walisz tego barana w taką ścianę, taką zapierdol, żeby lampa oddała. Kowrotek zrób na mnie, nic. Wsiadaj na monitor, pało życiowa. Taką? Na monitor? To ty zrobisz sobie przykład na fotel, kurde. Dupą chcę usiąść na monitor. To ty rób klaskę na monitorze. No wsiądź dupą na monitor i tak miejsca jeszcze starczy. A po tym mi monitor, ten mój, jak ja wolę tobie na czole, że zapierdziałeś taką na tych włosach, kurde, czy lepiej. A co ty, Pawlak, że tak gadasz? A ja podejdę po to, bo nie mogę podejść. No właśnie, fajny kawał, powiedz kawał. Tam kawał, ty powiedz mi, czy ty coś nagrywasz teraz? No tak, widzicie 99 tysięcy osób. O ja pierdolę, a co będę ja na YouTube teraz? No tak. No. No to ty jesteś chory jakiś. No dobra, to rozłączam cię. Dalej. Dobry wieczór, z tej strony, czy mogę pomóc? Proszę pana, dzwonię w sprawie internetu mobilnego T-Mobile z routerem internet za darmo. Znaczy internet bez limitu. Chciałby pan się ofertę dowiedzieć, tak? Nie, ja mam ten internet i mam kłopoty techniczne i to całkiem niemałe. Poproszę o numer tego internetu. To znaczy jak numer? Każda usługa ma swój numer internetu. No, a mogę panu z faktury coś podać, czy cokolwiek? Z maila? Numer PESEL, na kogo jest umowa zarejestrowana.
Poczeka pan. Bo to jest na mamę albo na ojca i teraz nie wiem. A nie można z maila podać panu normalnie jakoś, nie wiem, numer faktury ostatniej czy cokolwiek z tej faktury? Nie, tak to nic nie znajdziemy. No to ja przyniosę panu PESEL zaraz, dobra? Poczeka pan chwilę. Mamo! Dobra, jestem. Tak. Mahon, zerujesz piwsko i nie zgłaszam spraw na policję, nie? Chwila. Co się dzieje z internetem? Już panu mówię, co się dzieje z internetem. Jest tak o. Halo, halo. No halo. Słyszy pan? Halo, halo. No halo. Halo, halo. 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 Tak, słucham pana. Słyszy pan? No coś strasznie przerywa, wie pan. Pytam pana, co się dzieje z internetem trzy razy. No właśnie, i to właśnie się dzieje, co pan teraz słyszy, że mnie prawie nie słychać. Bo ja teraz dzwonię po prostu przez Skype'a, bo mam doładowane minuty i dzwonię przez Skype'a. I właśnie tak wygląda internet codziennie, gdzieś od godziny 15. Dopiero gdzieś od pierwszej w nocy zaczyna normalnie działać. Od 15 do pierwszej się nie da korzystać z internetu praktycznie w ogóle. Ja nie wiem, czy da radę coś z tym zrobić, czy nie, bo już naprawdę nie wiem. Nie da, nic nie da radzić. Filmik włączyć na YouTubie, 360p ładuje się, nie wiem, no z 5 minut. Nie, tak jak pan teraz mnie pewnie słyszy i przerywa, to ja z tego internetu właśnie dzwonię. Nic się nie da zrobić. Po prostu to wygląda tak. Jaki? Po prostu to wygląda tak, jakby po prostu ludzie przychodzili z pracy o 15 i równo do pierwszej, dopóki nie pójdą spać, to internet nie działa w ogóle, nie da się. Zobaczę, czy jest jakiś problem na jakimś nadajniku, dobrze? Ale jak problem na jakimś nadajniku, jak to jest, to nie jest, że na przykład teraz dwa dni się to dzieje. To się dzieje z pół roku już. To niemożliwe, że w pół roku jest problem z nadajnikiem. Po prostu jest, no nie da się, no. Jak wchodzę, robię jakiś speed test, no to tam jest, bo tu jest niby pakiet jaki, chyba ten za 60 zł, tak? No, zgadza się. No i ten pakiet, no to ma tam chyba 60 mega? Tak? Czy tam 50? Czy do 60? Coś takiego? Tak, no jest przeciążenie w sieci. No ale... W miejscowości Radacz. No ale dobra, ale to nie pół roku, nie non stop. Zaraz sprawdzimy. No. I da się coś w ogóle z tym zrobić? No nie wiem, jakoś to, no nie wiem, jakoś to polepszyć, no bo tu naprawdę się nic nie da zrobić. Można powiedzieć, znaczy, że... Ja zgłoszę, to przeciążenie sieci jest od 31 lipca. Co? Przeciążenie jest od którego? Ja mam numer. Od którego jest przeciążenie? Przeciążenie sieci tego nadajnika. Jak od 31 lipca, jak ten internet już mamy ponad rok? I cały czas jest to samo. Świeci się kontrolka na fioletowo, czyli LTE niby. Ping jest 500. Wysyłanie jest upload, no nie wiem. Powinno być w chuj tam, dobra, dużo. Może nie wiem, ile tam jest wysłania. Pół megabajta. Pobieranie jest, miało być do 60. Tam pobieranie to nawet 500 kilobajtów na sekundę nie ma. Ja to, co mogę zrobić, tylko przyjąć zgłoszenie techniczne. Zostanie pan poinformowany SMS-em. A, i nic więcej. Po prostu nie da się tego naprawić jakoś inaczej. No ja to zgłaszam, więc będą tutaj prace robione w pana tutaj przypadku, tak? Aha. I po prostu tyle, i nic więcej. 60 godzin jest na rozwiązanie problemu. A po tych 60 godzinach, jak się nie rozwiąże, to co wtedy? To proszę o kontakt jeszcze raz do nas. A można rozwiązać umowę na przykład przed czasem? Na przykład bez konsekwencji? No to tylko mailownie trzeba do nas napisać, że nie działa od tego i tego dnia internet. Trzeba to zgłosić, tak? Mhm. No dobrze, czyli można powiedzieć, że żadnej pomocy? Pan za przeproszeniem jest przymulony? Ja zrobiłem tutaj zgłoszenie, no nic innego nie mogę tutaj powiem panu zrobić. Tak, pan jest za przeproszeniem przymulony, ja panu dam ocenę konsultancką, jedną gwiazdkę za to, że pan po prostu nie jest w stanie mi pomóc. To już od pana zależy. Bo pan jest lekko przymulony. Dziękuję ślicznie, dobranoc. Ty,
Czemu tak, ty? Ej, ty oszustwo! Ja słyszałem, że konsultanci jak pracują, to nie mogą piersi się rozłączyć z klientem. Widzowie, ja słyszałem, że konsultant, ten co pracuje w słuchawce, to nie może pierwszy się rozłączyć, tylko mówić klientowi, że wszystko ok i tak dalej, i tak dalej. On w ogóle... On jakiś przymulony. Co ty myślicie? No nie wiem, no to jest dla mnie dziwne, bo niby tak nie wolno. Tak, dzwonię jeszcze raz. Chuj, nie będę do chuja dzwonił, ale od dzisiaj, uwierzcie mi, przyrzekam wam, od dzisiaj dzwonię do T-Mobile codziennie, dzień w dzień, jak będzie internet chodził, dzień w dzień dzwonię do chuja i jak nic się nie naprawi, to ja zrywam umowy. Patrzcie, jak ja internet trzymam, żeby móc streamować jakkolwiek i to nic nie daje, zawa. Trzy warstwy książek, jedna książka, druga książka, trzecia książka. Na Powstaniu Warszawskim leży T-Mobile router, który jest wysoki i leży skurwysyn z Łukaszem jeszcze piszkiem i tu na routerze jeszcze drugi router leży i to jest kurwa piramida Tutenchamona i to nic nie działa. Ja już nie wiem, co się pierdala z tym. Nie potrafię. No co, nie znam się. Your hair. Nice to meet you. You Rashford and kurwa Dembele. From Barcelona. Dembele from Barcelona i Marcus Rashford. Biedny Żyd. Sorry, my dog is kurwa sin. Shut up, your fucking dog. No ojciec, weź psa, bo nic nie dogada. Kurwa, ojciec, weź psa, słyszysz? Widziałem. Ojciec, weź psa, no. No weź psa, no! Weź psa! Widzowie, kompromitacja przez NMB. No i fajną rozmowę ojciec mi zepsuł. Hej! Halo, where are you from? Co? Serio? Where are you from? Co kurwa? Co ja przeczytaj na dole? Do you speak English? Yes, and you? Mówi kurwa. English! Polish! You speak English or not? Ty też mówisz po polsku. Co? Was? What? Sorry, I don't understand. You're from English or Germany? No. Do you speak Polish? No, little bit. Nie gada po polsku. No przecież słychać, że gada. No właśnie. Where are you from? Anglicy mają inny akcent. Where are you from, girls? I'm from Deutschland, you know. Koleś, ogarni się, mów po polsku. Sorry, please again. Ej, serio, jakbyś nie wiedział nic po polsku, to byś nawet nie odpowiadał nam na pytania. No. I don't speak with Russian language, please speak English or Germany, please. No. Ah, do you understand English language or not?